No to moi drodzy, przyszłam po długim, bardzo długim czasie znowu do mojego ogródka. I co widzę? Że róże już puszczają listki. Proszę. Och, jaj. O! Moje dziwadło. Tak, wychodzi. Ile ich tutaj wychodzi? Trzy. Trzy dziwadła. Jedno. Dwa. Co mi uciekasz tutaj? Widzicie? Tu jest jedno. Tu jest jedno. I tutaj to duże. To jest mamuśka. To są moje dziwadełka. Już tak wcześnie w tym roku. Brudno roboty, jeszcze bardzo, bardzo dużo roboty. Tak wam w skrócie pokażę, jak to wszystko wygląda. Ja nie mam ogródka przystosowanego do warzyw, ale w tym roku postanowiliśmy sobie posadzić parę ziemniaczków i to właśnie tutaj zostawiliśmy taki malutki kawałeczek, bo tutaj były krzewy, zostały wycięte i chcemy sobie parę ziemniaczków wstawić. No, posadzić. Patrzę na moją albicję. Co się tutaj dzieje? Na razie jeszcze nic nie widać. Ale zielska rośnie. Zielska, a zielska. O, rododendron ma dużo pęków. Akurat ten, bo te... Przepraszam, te po drugiej stronie niestety, ale nie. Było bardzo dużo cykad w zeszłym roku i obżarły wszystko. Oj, łaj. A tutaj brudno, strasznie brudno. I jedną rybkę widzę. O, tam, 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 tam. Szac? Wolfgang? Wolfgang, die Fische sind oben. Doch. Die rote, jetzt ist unter, aber ich habe sie hier. Habe sie aufgenommen. Irgendwo dahinter muss sie sein. Ganz langsam. Na ja. Geschwungen. Mhm. Im Winterschlaf. Ja, kann sein. Wintermodus. Oi. Brudno. A tak nadal, jak widzicie, tutaj są moje bananowce, są jeszcze przykryte. Nie odkrywam, bo to za wcześnie, że nie wiadomo, co ta pogoda nam wypłata. Albicja tutaj. Gołe gałęzie. Nic się nie dzieje.
Idziemy teraz zobaczyć z drugiej strony, bo wykarczowaliśmy parę drzew. Mój mąż coś zauważył. Aha. Phlox, habe ich gepflanzt. Phlox. Mój mąż tutaj. Das war Phlox? Ja. Aha. Und der kommt als Ableger. Aha. To był gałązkę Phloxu wsadził i jak widzicie, nowy Phlox wyrasta. Aha, i teraz wam dokończę. Wykarczowaliśmy parę tui, bo niestety, ale zżółkły nam wszystkie tutaj. Tutaj na tym odcinku. I posadziliśmy sobie w jednym miejscu czosnek. Bo my spożywamy bardzo dużo czosnku. O! Tutaj, widzicie? Tutaj jest nasz czosnek. To jest czosnek z główek. Te ząbki czosnku posadziliśmy. A tam z tyłu, jak widzicie, ojej, nie wiem, czy dokładnie wam to mogę pokazać. Tutaj, o, w tym rządku to nasionka czosnku. No i może też wyrośnie. A to jest ta nasza malusieńka cieplerenka, co mówiłam. To tutaj mamy zawsze co roku parę pomidorków. A teraz co tutaj jest? Rozmaryn, tymianek z tyłu. No i po tej stronie tam jest oregano. A tutaj jest też rozmaryn. No poza tym nic się tutaj nie dzieje. Pusto. Nasz listki już wypuszcza. Ptaszek odwrócił się do góry nogami, bo nie rozumie tej zimy, tej pogody. Wszystko mówi, że jest nie tak. Odwrócone do góry nogami, ale róże ładnie idą. No muszę jeszcze raz zajrzeć do tego mojego śmierdziela. Och jej, cieszę się. Bez przykrycia, bez wszystkiego. Ciekawa jestem, czy u Kasi już coś widać. U niej chyba są troszeczkę zimniejsze zimy. No ale mimo wszystko w tym roku, z tego co słyszałam, to nie było zimno nigdzie. Nie było mrozu. Mam jeszcze jedno miejsce, w którym posadziłam śmierdziele. I też w zeszłym roku były. Muszę zobaczyć. O tak, jest. Widzicie? Pod płotem. Ten też kwitł. To są obrazki włoskie. Jak kwitną, nie wiem, bo jeszcze mi nie kwitły. Nasionka przywiozłam z Grecji kiedyś, z Kosu dokładnie. I posadziłam. W pierwszym roku mi parę listków dały, potem wyginęły. I rok później niespodziewanie wyszły znowu i tak teraz rosną. W zeszłym roku były liście, ale nie zauważyłam kwiatów. I w tym roku zobaczymy, co będzie. A te kwiatki tutaj, tak żółto kwitną. Nie wiem, co to jest, ale to jest roślinka niezniszczalna. Kwitnie mi cały rok. Zimą, wiosną, latem i jesienią. Nie wiem, może wiecie, jak się nazywa.
Karstadt. Sie hatte immer noch Blumen, ganze Jahr. Hat ein bisschen weißer Schwanz, zwei oder drei Punkte, weiße Punkte auf der Fliege. No i tak, moi drodzy, wróciliśmy ze spacerku do domu, żegnam się z Wami. Mam nadzieję, że ten króciutki, taki wiosenny, wczesnowiosenny filmik Wam się podoba. Nie ma nic ciekawego, bo nie ma kwiatków, nie ma jeszcze nic, żadnej trawki zielonej, no tylko troszeczkę tam w ogrodzie. No ale przede wszystkim słoneczko dzisiaj świeciło, lepiej się zaraz poczułam, bo u nas tak codziennie pada, 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 a dzisiaj nareszcie piękna pogoda. A teraz żegnam się jeszcze raz, życzę Wam miłego wieczoru i łapkę dajcie do góry, będę się bardzo cieszyła. Do zobaczenia w następnych filmach. Pa, pa!